Witam bardzo serdecznie wszystkich wspierających kanału Pedro i zaczynamy odcinek. To z tej strony Pedro i jak pewnie wiecie, wczoraj wyszedł nowy update do Pet Simulator X. Pewnie wiele z was zastanawia się, jak mieć nowe, najlepsze pety w chwilę, dlatego zapraszam was do oglądania tego odcinka, ponieważ będzie to naprawdę bardzo dobry poradnik, jak mieć najlepsze pety, Dark Matery czy też Rainbowy. Zobaczcie, ile ja mam tych petów i naprawdę je się zdobywa chwilę. No zobaczcie, to mi zajęło, no nie wiem, 30 minut, dlatego zapraszam was do oglądania tego odcinka, ponieważ naprawdę warto, ale jeszcze na samym starcie zachęcam was do zostawienia subskrypcji na tym kanale, łapki w górę pod tym odcinkiem oraz napisania jakiegoś komentarza, ponieważ dzisiaj rozdam wam Pixel Demona w wersji Dark Matter totalnie za darmo, czyli najlepszego peta w grze, a jak go wygrać, o tym dowiecie się podczas trwania tego odcinka, dlatego zachęcam od oglądania od początku do końca i jeszcze zaproście kumpli, a dodatkowo jeszcze widzowie, co 800 łapek w górę pod tym odcinkiem będę otwierał w następnym materiale jednego exclusive pet Ega więcej, dlatego serio warto zaprosić jak najwięcej łapek w górę i zaprosić jak najwięcej kumpli. No i oczywiście lecimy z tematem. A więc tak, widzowie, najlepsze pety to są oczywiście Pixel Demony, jak pewnie już możecie się domyśleć. W wersji Dark Matter mają one od 160 do 170 te mocy i są one naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne. Pewnie też zastanawiacie się, żebym wam omówił troszeczkę ten update, więc zrobimy to bardzo szybko. Pojawiły się oczywiście 4 nowe krainy. Jak się do nich dostać? Musicie wejść sobie po prostu na Voida, ponieważ bardzo dużo osób wczoraj pytało na live, jak się tu dostać. Wchodzicie sobie na Voida, przechodzicie sobie tutaj, macie taki hashtag 2 i po prostu tam idziecie do tej pikselowej maszyny, pikselowej armaty, pikselowego drzewka, no i po prostu tam lecimy. Gdy już się oczywiście tutaj dostajemy, mamy 4 nowe krainy. Żeby odblokować wszystkie 4 mapy, potrzebujemy lekko ponad 1B Rainbow Coinsów, co nie jest jakoś mega ciężkie, mega skomplikowane, no i po prostu tak one się 4 prezentują. Mamy dodatkowo 3 nowe jajka, o których wam powiem zaraz. Mamy największą skrzynkę, którą się rozwala bardzo szybko, jeżeli macie bardzo dobre pety. Naprawdę mega, ale to mega fajny update, tylko będzie nudny, jeżeli będzie on trwał więcej niż na przykład tydzień czasu, czy więcej niż 2 tygodnie. Będzie on naprawdę nudny. Dobra, mamy 3 nowe jajka, oczywiście bank też jest pikselowy i tak dalej. Ja polecam wam najbardziej otwierać to jajko, ze względu na to, że po prostu tutaj lecą najlepsze pety i macie szansę na darmowego huge kata, więc wydaje mi się, że całkiem spoko, ale nie napalajcie się, ponieważ ta szansa nie jest jakoś mega, ale to mega ogromna, więc dobra. Widzowie, jak zdobywać najlepsze pety, bo pewnie to was bardzo, ale to bardzo ciekawi. Generalnie to tak, otwierajcie sobie te jajka, ja wiem, że to nie jest jakieś mega skomplikowane, nie otwierajcie goldenów, ponieważ goldenów się nie opłaca. Otwierajcie sobie zwykłe jajka, ponieważ szansa na wydropienie tego myfika z tego jajka jest naprawdę spora, ale polecam wam jest jeszcze mieć mastery, Golden Egg Mastery. Dodatkowo polecam wam mieć Egg Mastery, ponieważ dzięki temu to jest taki naprawdę darmowy game pass i możecie wydropić ze zwykłego jajka goldena albo nawet rainbowa. Więc widzowie, pomyślcie sobie, robicie sobie tutaj, oczywiście otwieracie i nagle dostajecie rainbow takiego peta. Ja już tak miałem niejednokrotnie i naprawdę to mega oddaje. Tylko teraz tak, mamy sam początek update'u, dlatego nie polecam wam, widzowie, oczywiście robić sobie dark materów. Ja zrobiłem jednego, ponieważ mam bardzo dużo huge'ów. Jeżeli wy macie bardzo dużo huge'ów, to też sobie zróbcie jednego dark matera, ale wszystkie te rainbowy sprzedawajcie, czy to na Discordach, czy to na Trading Plazach, bo one są naprawdę warte mega, ale to mega dużo gemów i po prostu ludzie chcą je, bardzo mocno je kupują, więc jeszcze nie polecam robić dark materów, a polecam robić rainbowy. Jeżeli chcecie natomiast mieć bardzo dobry team w chwilę, jeżeli, no nie wiem, potrzebujecie jakoś tych dark materów, no to oczywiście idziecie na dark tech i robicie sobie te dark matery. Jak sobie robicie te dark matery, na ile czasu je wstawić? Na pewno ich nie wstawiajcie na 5 dni, ponieważ ich jest naprawdę bardzo dużo. Zróbcie sobie, widzowie, tak, żeby po prostu one się robiły wam przez noc, albo na przykład na 11 godzin, albo na jeden dzień. No jak wolicie, po prostu nie marnujcie tych petów, nie wrzucajcie 6 tych petów, ale też nie wrzucajcie jednego tego peta. No chyba że macie kilka kont, na przykład kilka waszych kumpli, no to wtedy sobie powrzucajcie na każdym koncie po jednym pecie i po prostu za 5 dni je poodbierajcie i będziecie mieli bardzo dużo dark materów. Ale to nie jest oczywiście jedyny sposób na zdobywanie tych mytykalów, ale naprawdę szansa na dropnięcie tego peta jest bardzo, to bardzo duża. Jestem ciekawy, czy na przykład w 5 wydropieniach na odcinku jestem w stanie go wydropić, ale na samym początku update'u było jeszcze większa szansa na dropnięcie i po prostu ten, o widzicie, wyleciał bezproblemowo i po prostu ten mythical leciał jajko w jajko, jak na przykład na evencie Halloween, tam też było bardzo, ale to bardzo ogromny drop. Dobra, otworzymy jeszcze może jedno jajko i sprawdzimy. I jak widzicie, wyleciał kolejny mythical i tych, jak możecie zobaczyć, leci bardzo, ale to bardzo dużo. Dlatego, no mówię,
mówię, otwieranie jajek opłaca się, ale musicie mieć do tego coiny, tak? Musicie mieć coiny do otwierania jajek i jak farmić najszybciej coiny. Już o tym nagrywałem odcinek, widzowie, ale na spokojnie, mogę wam to teraz szybko streścić. A więc tak, oczywiście możecie sobie założyć najlepsze pety, ale najlepszymi petami w tym momencie będą te, które mają enchant tech coin 5, tylko Rainbow Coins 5, tak. Dlaczego? Musicie sobie wyszukać takie pety po prostu, gdzie mają Rainbow Coinsy jakieś, na przykład w moim przypadku Rainbow Coins 2, Rainbow Coins 5 i po prostu lecicie i farmicie sobie na tej skrzynce i jeżeli macie takie enchanty, to naprawdę farmienie tych coinów zajmuje wam dosłownie chwilę i to nie ściemniam, widzowie. Ja tutaj mam trochę tych Rainbow Coinsów 5 i naprawdę to leci w totalną, ale totalną chwilę, bo już sprawdzałem, no jak widzicie, mam 200 miliardów tej waluty i jak sprawdzaliśmy wczoraj na live'ie, żebym wydał tą całą walutę, bym potrzebował około 17 godzin otwierania. O, jak widzicie w pierwszym jajku, po prostu 17 godzin otwierania tylko i wyłącznie tych jajek, żeby to po prostu się udało. Jak widzicie, Mythical leci jajko po jajku. I teraz wam pokażę drugą metodę, która również jest bardzo, ale to bardzo opłacalna, więc zapraszam was do oglądania tej metody. Druga metoda jest bardzo banalna, ale potrzebujecie przeglądarki Google Chrome, którą wydaje mi się, że macie. Po prostu wpisujecie sobie Better Roblox w swą przeglądarkę, wchodzicie w pierwszy link i pobieracie sobie tą wtyczkę do Chroma. Nie ma ona żadnych wirusów, widzowie, po prostu jest ona świetna i pozwala nam na skakanie po serwerach, a skakanie po serwerach przyda nam się do następnej metody. Jak widzicie, w tym momencie serwerów jest 5700, to może ja się tepnę na serwer 4500, nie ma takiego, to może na 4000. No tutaj mamy na przykład dwie osoby 4200, dwie osoby 4300, po prostu szukamy takich serwerów, gdzie jest jedna osoba i szukamy traveling merchantów, tak, wydaje mi się, że jest to bardzo prosty sposób i naprawdę macie dwa razy mystery merchant w ciągu dnia, jest on godzinie chyba z tego co pamiętam 7 rano i 19, 19 jest na pewno i po prostu tam te pety są za bezcen, naprawdę, te pety można kupić za tak małą ilość gemów, oczywiście rainbowowe, zwykły to chyba kosztuje około 2 milionów gemów, rainbowowy kosztuje chyba około 20 milionów gemów, a tak możecie skakać cały dzień, jeżeli macie tylko troszeczkę gemów, to możecie skakać cały dzień oczywiście po serwerach i szukajcie, tutaj będzie zwykłe merchanty i w tych zwykłych merchantach też to jest naprawdę bardzo tanie, na przykład sprzedajecie jednego takiego rainbowa, sprzedajecie jednego takiego rainbowa i potem macie kaskę na kupienie 10, więc no wiecie, widzowie, no naprawdę jest to mega, ale to mega opłacalne. W ogóle też biję maksymalną rangę i tak mogliście zobaczyć, tak wyglądają rangi po prostu na najlepszej randze, rangi, tak, nagrodę na najlepszej randze i po prostu jeżeli nie ma merchantu, wychodzicie, idziecie sobie, nie wiem, na kolejną stronę i wchodzicie na kolejny serwer i tak po prostu, widzowie, skaczecie od serwera do serwera, od serwera do serwera, żeby po prostu mieć jak największą szansę. Pamiętajcie, że możecie to robić z kumplami, tak? Jeden idzie na stronę 4200, drugi na 4210, drugi na 4220, wiecie o co chodzi i każdy z was skacze i po godzinie będziecie mieli setki tych rainbowów, jeżeli macie tylko troszeczkę petów i zaufajcie mi, widzowie, że tak to działa, ponieważ ja z moimi kumplami też tak skakaliśmy od update'u do update'u i po prostu było bardzo, ale to bardzo dużo tych petów. Dodatkowo, widzowie, chciałbym wam powiedzieć teraz o konkursie na Pixel Demona w wersji Dark Motor totalnie za darmo, a jak go wygrać, jest to banalnie, ale to banalnie proste. Wystarczy, że zostawicie subskrypcję na moim kanale, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem, subskrypcję najlepiej z dzwoneczkiem i oczywiście w komentarzu musicie napisać słowo update oraz wasz link z Robloxa. Będę wtedy wiedział, że odcinek oglądaliście do tego momentu i będę też wtedy wiedział, że chcecie wziąć się w konkursie, a losowanie na tego peta będzie za 3 do 5 dni od wyjścia tego odcinka, dlatego naprawdę, widzowie, zachęcam was do zaproszenia kumpli, do brania udziału i przypominam, że co 800 łapek w górę również pod tym odcinkiem będę otwierał jednego exclusive egga więcej w następnym materiale, a jeszcze co do tego update'u, widzowie, powiem wam tak, jeżeli będziecie mieli wszystkie pety na Rainbow Coins 5, znajdziecie sobie 9 kumpli do gry, to naprawdę tutaj można robić nieskończony opening i o tym nieskończonym openingu też chciałbym wam powiedzieć. Ja oczywiście mam bardzo dobre, pety i z bardzo dobrymi petami też jesteście w stanie zrobić oczywiście nieskończony opening, więc tak, odkładacie sobie tak naprawdę pety na tą skrzynkę i lecicie sobie tutaj otwierać. I dlaczego to się nazywa nieskończony opening? Ponieważ, widzowie, tak, ja wydaję na otworzenie takich jajek około 21 milionów i dostaję 8 milionów sticka, tylko i wyłącznie 8 milionów sticku, ale jeżeli się ta skrzynka rozwali, to ja dostanę o rainbow, no
No widzicie, no, no widzowie, no otwierajcie te jajka, ponieważ naprawdę warto. Ale jeżeli się rozwali ta skrzynka, to ja jestem w stanie dostać około 400-500 milionów tych Rainbow Coinów. I to mi się wszystko zwraca, ponieważ ta skrzynka się nie farmia jakoś mega długo. Ale wy, jeżeli będziecie mieli oczywiście wszystkie pety na Rainbow Coin z piątce, ja oczywiście wam tego nie będę teraz pokazywał, bo zajęłoby mi to za dużo czasu szukanie tych wszystkich petów. Oczywiście najlepiej jakbyście mieli najlepsze pety z Rainbow Coin z piątką, bo Rainbow Coin z piątka jest dobra. I ile dostaniemy po prostu coinów z takiego jednego otworzenia? To dobra, no dostaliśmy mało, ale czekajcie, bo tam są jeszcze pewnie lootbagi. Jak jeszcze nie ma lootbagów? Coś się chyba zepsuło, ponieważ dostałem tylko 100 milionów, a to zawsze dostawałem dużo więcej. Tutaj są jeszcze jakieś coiny? 2 miliony? Nie. Coś się... A, wiem dlaczego, ponieważ na tej skrzynce było tylko 100 milionów. Nie była ta cała skrzynka, a i tak dostałem prawie 200 milionów, więc wydaje mi się, że jeżeli bym rozwalił całą skrzynkę, to po prostu dostałbym tych coinów dużo więcej, więc można robić też nieskończony opening, więc nie martwcie się, że wam zabraknie tych coinów. Można było wbijać topkę wczoraj, bo wczoraj było wbić topkę, mi się wydaje, najłatwiej. No i co, no i tak się prezentuje cały update i dostaliśmy nowej rangi, ale to było pewne. Dostaliśmy bardzo dużo nowych petów, 3 nowe huge. No po prostu update będzie fajny, ale jeżeli będzie on przez tydzień, no maksymalnie 2 tygodnie, jeżeli będzie dłużej, to po prostu on będzie nudny. 3 nowe huge, tego nowego huge'a darmowego ma 73 osoby, więc drop jest, da się go dropnąć. I co wam mogę powiedzieć, widzę, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Ja mam dla was jeszcze dwie bardzo ważne informacje, dlatego oglądajcie ten odcinek, ponieważ wydaje mi się, że naprawdę, ale to naprawdę warto. Pierwszą bardzo ważną informacją jest oczywiście mój serwer Discord, do którego link macie w opisie. Zobaczcie, ile tutaj mamy za darmo prywatnych serwerów do Pet Simulator X i nie tylko. Dodatkowo codziennie robimy konkursy na Robuxy, pety albo gemy, w zależności od tego jaki dzień, taki mamy konkurs. Najszybszy kontakt ze mną, bardzo dużo osób robi serwery, 2.8 CoinMult, codziennie jakieś eventy społeczności, a to wszystko macie za darmo na naszym serwerze Discord, więc jeżeli nie macie jeszcze konta na Discordzie, to sobie załóżcie, jest to darmowe, albo wbijcie po prostu na nasz serwer Discord, też jest to w 100% darmowe, a możecie wygrać naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo ciekawych rzeczy. A dodatkowo jeszcze chciałbym was zaprosić na moją grupę na Robloxie Robaki Pedra, link do niej macie w opisie. W zakładce Store macie oczywiście koszuleczki. Jeżeli ktoś ma trochę wolnych robuxów, zachęcam do kupienia. A tutaj klikacie Join Group i już jesteście częścią naszej społeczności za darmo. A dodatkowo na sam koniec odcinka zawsze pozdrawiam osoby, które zakupiły koszulki. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do następnego razu, siemano.